Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hadis i mojej bitwy Dominika i Julka. Braliśmy, oni dalej biorą udział w programie rekrutacyjnym, ja już go ukończyłem. Jak widzicie, gramy wszyscy headserami, sam tytuł wszystko wam już powiedział. Moim zdaniem powtórka jest bardzo ciekawa i warta pokazania. Tylko troszkę przyciszę grę, żeby było dobrze mnie słychać, żebym nie musiał krzyczeć. W tej bitwie dowodziłem ja, czyli Hadbis. Stwierdziłem, że jesteśmy bardzo wolnymi pojazdami i zależy nam na wygranej. Punkty rekrutacyjne tego wymagają, że w sumie program rekrutacyjny wymaga, żeby otrzymać punkty, to pierwsze dwa punkty ma się za samą wygraną, więc stwierdziłem, że zostajemy przy bazie. Jeśli nasz team wyparuje, jesteśmy przy bazie, bronimy ją, próbujemy wyciągać bitwę. Takie było założenie. Koledzy tu się ustawili, ja na górce. Oczywiście w krzaczkach. I będą zrobić pierwsze piękne strzały. Pierwszy piękny strzał, drugi piękny strzał. Przeciwników nie ma. I powiem od razu, że będzie na ekranie brzydki prostokąt na czacie, żeby go przykryć. Pisaliśmy tam dziwne rzeczy, których lepiej, żeby nikt nie czytał. Przy kolejnych nagraniach już będę wiedział, żeby nie używać tego czatu. Bo wstyd co potem pokazywać. No, więc znacie założenia taktyki tej bitwy. Na razie gra jest wyrównana. Jak widzicie, nasze dwa pojazdy na linii A jeszcze tam są. Ale wam zaspoileruję, że zaraz wyparują. No i w tej bitwie nie będzie jakichś szczególnie wielkich wyników, jakiegoś wyciągu czy coś, po prostu przyjemna bitwa z myślą taktyczną. Jak widzicie, nasza linia A została przez przeciwnika wygrana. Tutaj już kolega się przestawił, Dominik, w tym kierunku, bo przewidujemy, że zaraz się tu pojawią czołgi. Ja też zaraz tutaj zjadę i będziemy starać się bronić bazy. Nasz team daje radę sobie na dole mapy. Dużo mamy tam czołgów, z górą gorzej, dlatego dobrze, że my tu zostaliśmy. Jak widać, dojeżdżam już. Koledzy stoją w krzakach. Ja też stanąłem w krzak za kamieniem ładnie, żeby pojawił się pierwszy czołg. I kolega dostaje piękną bułę z ubeka. Ja poprawię. Jednak nie, kolegę obok. Ja strzelałem z Golda. Byłem tego wyznania, że lepiej strzelać z Golda. Widzicie, druga była też za 350. Tu kolega Dominik wali z obeków długowo dłużących. Piękny kolejny frag. Z obeków wiadomo, może wam raz po losu wyce 50, raz za 100, raz za 150. A z Golda zawsze masz pewność, że ci wejdzie za 350 obrażeń około. Wiadomo, w twardszych przeciwników też ładowałem ląkowo burzące typu KW1, bo nawet Goldem ciężko się wbić w takiego. A z drugiej strony też w bardzo lekki pojazd bez pancerza też warto zadbać o beka, bo może polosować za full HP, nie? Za 450 jak na początku bitwy, koledzy. Dwa fragi na strzała, nie? Zrobili. Jak widzicie, obroniliśmy tą flankę. Pięć czołgów już na naszym koncie zostało zdjętych.
i stwierdziliśmy, że nie ma co stać z tyłu. Mamy po prostu, żeby zrobić lepszy wynik, stwierdziliśmy, że można już zaatakować. Można podkreślić, że gdyby nie my, tą górną linią, te czołgi, te pięć czołgów, które zniszczyliśmy, mogły spokojnie wjechać tam na bazę, nas skapować. Widzicie, sojusznicy są zajęci już atakiem bazy przeciwnika. W tym momencie, jakbyśmy byli przygotowo z nimi, zanim byśmy się wrócili, te pięć pojazdów spokojnie mogłoby przejąć naszą bazę i już byśmy mogli dawno to przegrać. Czyli zostanie przy bazie, to był dobry pomysł. I tutaj pojawia się Lux i dwa kalafiory poleciały, ale nie szkodzi. Już mamy kilka ładnych strzałów zaliczonych w tej bitwie. I to nie będą ostatnie dobre strzały. Ogólnie bitwy na kanale nie będą się pojawiać na niskich tierach. Tu tylko był taka przypadkowa, przyjemna powtórka. Dominik ją zapisał. Jak widzicie, to jest z konta Dominika pokazane. Jego kanał będzie podany w opisie. Ma ponad 1000 subów. Też początkujący youtuber, ale polecam. Ma takie bardziej humorystyczne filmy. Tu kolega dostaje w plecy. Chowamy się. Jedziemy tutaj razem z nim po tego BT-7, który jest gdzieś tutaj na górkach. Dostał też strzała w plecy od niego. Staramy trzymać się razem. Wiadomo, gramy razem w plutonie. Moglibyśmy się rozdzielać, ale po co? Łatwiej byłoby nas objechać, jakby ten Lux chciał nas zaatakować. A tak to mamy tą przewagę, że jesteśmy razem i trudno będzie objechać trzy headsery. Gdzie wiadomo, to ma ładną siłę ognia. Wystarczy, że jeden z nas by w niego trafił. A teraz jedziemy po tego BT-7. A, i wiem, że mówię o tym programie rekrutacyjnym. Nowi gracze mogą nie wiedzieć, co to jest, ale nie będę o tym mówić, ponieważ tu trzeba dużo punktów wbić, żeby go ukończyć, a zostało mało czasu, chyba 4 dni do końca. Nie ma sensu tego omawiać, bo na pewno początkujący gracze, którzy o tym nie wiedzą, to na pewno nie zdążą tego ukończyć. Doświadczony gracz to 6 dni potrzebuje na ukończenie, więc przy kolejnej okazji się o tym opowiem, o tym programie. Teraz skupmy się na samej powtórce. I na kanale nie będą zazwyczaj bitwy na niskich tierach, raczej na wyższych. Będę tutaj grał z kolegami, może innymi, albo samemu coś też nagram. W klanie raczej nie, bo nie mam zbyt dużo czasu na grę i gra w klanie nie jest moim priorytetem, bo i tak zbyt bardzo bym się nie udzielał w życiu. Po co komu taki gracz, który dużo nie gra? A że mam zajawkę na tę grę, to stwierdziłem, że trochę ponagrywam materiałów z tej gry. Jakbyście byli ciekawi, to jest wiadomo konto tylko na chwilę stworzone pod rekruta Handys 1198. Drugie, moje prawdziwe konto to hadis.pl. Tam mam koło 1000 WN8, ale za ostatni miesiąc wyniki mam zielone, więc nie jestem wcale taki najgorszy. Już trochę kojarzę rzeczy, sposobów gry, żeby te wyniki były ładne. I mam takie zdanie, że możecie się trochę ode mnie nauczyć, bo sam zauważyłem, że gram o wiele lepiej ostatnio i dużo rzeczy mogę was nauczyć. Tu zaczęliśmy przejmować bazę, bo stwierdziliśmy, że wiadomo, punkciki, punkciki i fajnie byłoby wygrać. Tu niewidzialny Valentin strzela, kolega przycelował w krzaki i jakimś dziwnym trafem na blindzie rozwalił tego Valentina. Tu mogę dać wam radę właśnie, jak przeciwnik strzela, nie widzicie go, ale jest taka strzałeczka, skąd strzeli. Możecie przycelować wprost z tej strzałki. Zobaczycie tam krzaki, jakąś szczelinę między budynkami. Duża szansa, że ktoś tam stoi. Jak tutaj traficie
na blindzie, czyli niewidzialnym strzałem takiego delikwenta. Niestety Luch zabił tu kolegę, ale my przejęliśmy bazę, zwycięstwo. Bitwa dosyć fajna, mieliśmy 7 fragów, czyli można powiedzieć pół drużyny przeciwnika zniszczyliśmy my, gdyby nie my, to wiadomo, ta gra raczej byłaby przegrana. Ale udało się nam fajny wynik zrobić. Tu zaraz wam pokażę tabelę, kto ile miał damage'a. Nie są kosmiczne wyniki, ale bitwa wygrana, ciekawa, pluton headserów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.